Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Klubu X w 15 sezonie i to, co zrobiliście pod ostatnim filmem z Legią Warszawa, to wow. Na serio myślałem, że nie wbijecie tych 600 łapek, a nie minęło nawet 24 godziny i tych łapek jest już prawie 1000. Na stan, kiedy nagrywam ten odcinek, jest 992 łapki w górę, no jeszcze nie minął cały dzień, dziękuję wam z całego serduszka, ja na serio myślałem, że nie wbijecie. Najbardziej lajkowanym komentarzem był ten, aby w tym odcinku zrobić Lecha Poznań i mi się wydaje, że jeżeli chodzi o polskie kluby, to teraz na tym skończymy, bo wiem, że jak to jest, że teraz wszyscy będą pisać tylko polskie kluby, ale spokojnie, zrobimy sobie za niedługo jakiś maraton z polskiej ekstraklasy. W opisie macie link do ankiety i tam 4 albo 5 najpopularniejszych klubów, że tak powiem, będą w tym właśnie maratonie, ale to spokojnie, maraton jeszcze troszeczkę przed nami, więc jak coś, to dawajcie swój głos w ankiecie, którą macie w opisie. Pamiętajcie też, aby napisać swoją propozycję klubu. Jeżeli naprawdę już film ma troszeczkę wyświetleń, to nie piszcie swoich komentarzy. Jak widzicie, że jest dużo tych komentarzy, tylko po prostu lajkujcie już te, co mają trochę tych lajków uzbieranych. No i jeżeli wbijecie po tym filmem, no dobra, uznajmy, że może to był przypadek, te 900, no prawie 1000 łapek, więc jak dobijecie 722 łapki, to jutro leci kolejny odcinek. Możecie mi udowodnić, że to nie był przypadek z tą Legią Warszawa. No ale cóż, dobra, lecimy z Lechem Poznań, wyszukaj. No i pierwszym zawodnikiem już jest Łukasz Fryc, 24 lata, zwinność 90, przyspieszenie, szybkość biegu, bardzo szybki zawodnik. Długi podania 86, podania 80, jak na 73 overalla to jest dosyć dużo, a tak poza tym nic nadzwyczajnego. Robert Gumny, czyli jeden z większych talentów w tej FIFA, jeżeli chodzi o polskich zawodników, już ma 33 lata i pewnie dlatego ma tylko 77 overalla. Odbiór piłki 87, przyspieszenie 86, kontrola piłki 84, czyli statystyki jak na 77 overalla nie są najgorsze. Sebastian Góralski, 23 lata, 66 overalla. No, mogło być lepiej. Wzrost 1,83 m, ten zawodnik się za bardzo nie wyróżnia niczym nadzwyczajnym. Bartosz Gęsior, lewy obrońca, 68 overalla, chyba to jest taki poziom takiego zawodnika wyjściowego, który gra w wyjściowej 11 w lidze polskiej. Bartosz Gęsior, no nie jest szybki, no ile tym, no 66 przyspieszenia i szybkości biegu na lewej obronie, no bardzo przeciętny zawodnik. Martin Iliew, szybkość biegu 76, kontrola piłki 74, lewy pomocnik z Bułgarii, 26 lat, 67 overalla, mogło być zdecydowanie lepiej. Kamil Jóźwiak, on też ma spoko potencjał z tego, co pamiętam, ale też ma 33 lata, czyli już ten overall mu na pewno trochę już spadł, na pewno miał większy. Kontrola piłki 82, dribbling 82, jak na 73 overall, nie najgorzej. 77 szybkości biegu, przyspieszenie 75, jak na warunki polskiej ligi, to na pewno to starczy. Konstantin Kalast jest za stary, żeby go przeskautować. W sumie to trochę jest dziwne, że zawodnicy w tej FIFA w większości kończą karierę w okolicach 33-34 roku życia. Okej, kolejny zawodnik, Patryk Karpieszuk, napastnik, 65 overalla, kontrola piłki 80, przyspieszenie 78, dribbling 76. Aha, tłumaczyliście mi w komentarzach, że jest bug w FIFA właśnie 17, że napastnicy mają statystyki skrzydłowych, a skrzydłowi mają statystyki napastników i to jest troszeczkę słabe, więc jakby nie patrzeć, to te statystyki byłyby zupełnie inne. Dobra, sprawdzałem, czy mi się green screen nie popsuł. Sergiej Kisliak, 68 overalla, 28 lat, Białoruś. No tak, powiedzmy sobie, że nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym, choć te podania 76, długie podania tak samo, kontrola piłki 75, no jak na 68 overalla może być. Jacek Klich, prawy obrońca, przyspieszenie 86, no ale on szybkość biegu jest mała, bo 69, hehe. O, i overall też, 69, hehe. A tak poza tym, no, niczym się nie wyróżnia. Dawid Kownacki już kończy karierę. Mateusz Lasicki, 28 lat, 68 overalla, dribbling 80,
kontrola piłki 71, szybkość biegu 79, przyspieszenie 75, czyli taki zawodnik, no, solidny, jak na warunki polskiej ekstraklasy. Tomasz Malec ze Słowacji, środkowy pomocnik ofensywny. A ten to kompletnie się niczym nie wyróżnia, więc może przejdźmy dalej. Nick Maroch, środkowy pomocnik ze Słowenii, 69 overalla, kontrola piłki 82, podania 79, nie ma najgorzej jak na 69 overalla. A tak poza tym już nic nadzwyczajnego. Christian Martinelli, i tu już jest złota karta w Lechu Poznań. Szwajcar ma 75 overalla, zwinność 92, nice, szybkość biegu 86, równowaga 84. Jeszcze tu podania 84, kontrola piłki 79. No czyli tak, z takim zawodnikiem, no fajnie chyba się porusza. Jakby miał jeszcze 4 gwiazdki czy coś, to naprawdę byłoby super. Miłosz Mleczko, 32-letni bramka, 68 overalla. Krzysztof Nalepa, 30 lat, 68. No i tutaj też nic niczym nadzwyczajnym się nie wyróżnia. Mateusz Nowak, prawo obrońca. No i tutaj kontrola piłki 86, jak na 69 overalla. 69. Dośrodkowania 82. Nadużywam te 69. To już się powoli robi nieśmieszne. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Nie musicie tego pisać w komentarzach. Okej, możemy przejść dalej. Karol Oyama z Estonii. 68 overalla, kontrola piłki 77, podania 75, nie ma najgorzej. Krzysztof Podleśny, 20-letni prawy obrońca, no po prostu 20-letni prawy obrońca, 58 overalla. Michał Socha, środkowy pomocnik defensywny, 73 overalla, czyli nie najgorzej, wytrzymało 86, kontrola piłki 85, długie podania 81. Tylko dlaczego tutaj nie ma zbytnio statystyk defensywnych? 67 odbioru piłki, 74 krycia, wślizg 65. A! Zapomniałem powiedzieć na początku, jeżeli nie wiecie dlaczego mam tą czapkę, to wam mówię, że po prostu mam bardzo nieogarnięte włosy, nie chce mi się ich ogarniać. Po prostu, no, nie chce mi się, jestem leniwy. Ale okej, przejdźmy dalej. Radosław Szymański, środkowy obrońca, 65 overalla, skoczność 83, ale szkoda, że taka słaba siła, ale ta skoczność plus dosyć wysoki wzrost, czyli nie ma najgorzej, ale główki musi mieć słabe, główki 63, aha, bo podania też mają 63, dobra, bo się dziwię, dlaczego tutaj nie ma. Bartosz Słowik, 53 overalla, ale jednak to jest 18 lat, szybkość biegu 84, czyli jakby nie patrzeć, no może coś z niego jeszcze wyrosnąć, choć w sumie, ale no jednak mały ten overall, nawet na taki wiek. Nikola Witasz, 30 lat, 61 overalla, bardzo, bardzo słabo. Zawodnik z Serbii. Ihor Jurszenko, środkowy pomocnik defensywny, 69 overalla, kontrola piłki 81, wytrzymało 76, podania 72. A tak poza tym to bardzo przeciętny zawodnik. Mario Zecz, bramkarz z Bośni i Hercegowiny, 72 overalla. Teraz sobie pomyślałem, bo wtedy jak był ten Szwajcar, to powiedziałem, że jest jedyną złotą kartą w Lechu, a szczególny był chyba 77. Dobra, lecimy dalej. Mateo Zoch, Popek Mateo i te sprawy. No niestety kończy karierę, więc go nie mogę przeskautować. Bruno Henrique da Almeida Anibal, środkowy obrońca, 65 overalla, 1,80 m. No i tak poza tym, no słaby jesteś. Nie wyróżniasz się niczym nadzwyczajnym. Dominik Rzemło, 20 lat, prawy obrońca, 64 overalla, 20 lat, 64, nie najgorzej. Jesteś dosyć szybki, 78 przyspieszenia, 76 szybkości biegu, dośrodkowania 78, zwinno 76, kontrola piłki 72. No i ostatni zawodnik, Michał Żyra. No 67 overalla i przyspieszenie 89, ale dribbling 83, szybkość biegu 76, kontrola piłki 76. No nie najgorzej, nie najgorzej, ale wykończenie no też 60, no to jest masakra z tym bugiem. No i okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawodników. Szybko sobie popatrzymy na najlepszego zawodnika w składzie, Robert Gumny, a ja dziękuję wszystkim za uwagę. Nie zapomnijcie wejść do opisu, bo tam macie link do ankiety, w której możecie zagłosować na swój klub. No i cztery zespoły, które
które będą mieć największą ilość głosów, to będą brać udział w maratonie, który będzie tam za niedługo. Napiszcie swoją propozycję klubu albo zalajkujcie jakiś tam komentarz, który już ma dużo lajków. No i jeżeli wbijecie po tym filmem 722 łapki w górę, no to jutro już leci kolejny odcinek z jakiegoś tam klubu. Tylko nie piszcie polskich zespołów, bo mówię, tam jeżeli chodzi o polskie zespoły, to tyle jest, ale jeszcze jest naprawdę bardzo, bardzo dużo zespołów zdecydowanie lepszych od takiego Lecha Poznań czy Legii Warszawa, którzy mają naprawdę dużo jeszcze naprawdę fajnych zawodników, których można przeskautować, których można znaleźć. No i cóż, dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia, cześć i pa! Nie, dobra, jakiegoś podwójnego daba chciałem zrobić.